Moi drodzy, coraz większa popularność tych wszystkich igrzysk głównożerców, ponieważ no, trzeba to nazwać. Te wszystkie patogale, których jest coraz więcej, szejem MMA czy te wszystkie inne, to wszystko bazuje na najprymitywniejszych instynktach. Nie ma tam sportu, są tylko wyzwiska. Jest to promowanie patologii. No i prawda jest taka, że jest to rozrywka dla plepsu i Żaden normalny człowiek tego kurwa nie ogląda, i bardzo możliwe, że wielu ludzi obrazi się. Ale o to chodzi, kurwa, że prawda boli, kurwa, prawda boli, jeżeli oglądacie te igrzyska gównożerców, bo was to kręci. To jesteście po prostu kurwa zwykłymi pętakami, którzy mają nudne życie i mogą sobie pozwolić tylko na to, żeby popatrzeć, jak się inni wyzywają. Ale do czego zmierzam? Ostatnia afera. Z Antkiem Królikowskim, galą, którą zamierzał promować, pokazała, że jednak ludzie do najniższych instynktów sięgną, żeby tylko ściągnąć publikę. Ale nie chciałem też to mówić o Antku. Bardziej mnie interesuje to, co miało miejsce na ostatniej konferencji Same MMA, gdzie był żałosny teatrzyk parcha Murańskiego, który próbował atakować Antka tylko po to, że wiedział, że wszyscy Antkowi teraz cisną. W związku z czym on też, bo on się lubuje w kopaniu leżących i to już od samego początku, w jaki sposób w ogóle ja się z tą łajzą poznałem, to on się właśnie zgłosił i wtedy, kiedy wszyscy cisnęli o świecińskiemu, on mówił do mnie, że nikt mu nie chce dać żadnej walki na gali i że on chętnie by dopierdolił temu Oświecińskiemu, bo to konfident i w ogóle. On ogólnie ma taki swój modus operandi, czyli... Znajduje osobę, której aktualnie się ciśnie w mediach i on wtedy najgłośniej ciśnie. To jest taka najbardziej plugawa, szmaciana kurwa istota, która kopie leżącego, gdy już ten ktoś jest kopany przez innych. I to jest właśnie w przypadku Oświecińskiego tak było. Potem cała nasza wojna zaczęła się od tego, że gdy mi media cisnęły, że pocisnąłem po cwelach cycatych, po feministkach, po jandzie, która bez kolejki się wypchała do szczepionki po Korwin Piotrowskiej naczelnej, kurwa wyroczni. To oczywiście media też zaczęły mi cisnąć. I ta Łajza Murański wtedy myślał sobie, że też mi pociśnie, ale trafiła kosa na kamień i po prostu będzie miał kurwa z tego dużo strania. Wcześniej jeszcze, gdy Popkowi wszyscy cisnęli, to najpierw ta szmata się podlizywała. Na planie. Niedługo zresztą pokażę materiały, jak to się kurwa podlizywało Popkowi, a potem gdy wszyscy cisnęli Popkowi, to zaczął na Popka pluć. I teraz jest to samo, kiedy wszyscy cisną po Antku, no to on oczywiście również musiał kopać leżącego. To jest właśnie taka szmata. Ale też to co jest zastanawiające, zwróćcie sobie na tych dwóch przygłupów kurwa, czyli gole i Boxdel chyba on jest, no są dwa debile, to widać po sposobie nawet wysławienia, ci dwa, którzy prowadzą Sejm MMA, te dwa kretynki kurwa nie, nie zdają sobie sprawy, że teraz promują tą szmatę Morańskiego i tego niedorozwiniętego synka dla oglądalności, ale nie zdają sobie sprawy, że ta szmata ich wydyma z ich własnej gali, bo z tego co już krąży po mieście, można powiedzieć, że on ma plan przejęcia tej gali, i tak to się kurwa skończy, że te dwa przygłupy teraz tego kurwa parobka promują, a potem on ich wydyma i wyjebie z własnej gali. Bo to są niestety i boks de to są kurwa przygłupy i całe to shame MMA. Niestety promując takie ścierwa ludzkie, kurwa, jak, jak Murański, również bardzo źle skończy. A dwa. Przygłupki wodarze. Że... dziwię się w ogóle bo ostatnio na gali widziałem że było Polsat Box więc dziwię się że Soloż kurwa coś takiego promuje on chyba nie wie jaka to jest patologia i prawdopodobnie niedługo też z tego będzie afera bo nagle zaczną Solożowi wyciągać jaką on patologię promuje i oczywiście akcje polecą i te grosze które Soloż zarobi na promowaniu tej patologii MMA, Potem odbiją się na kursie akcji, i potem straci kurwa miliardy, bo nawet nie wiedział, co to promuje. No, ale prawda jest taka: są to igrzyska głównożerców dla plepsu i od zawsze tak było. Już w Koloseum plepsowi pokazywało się krew i dawano wino, i niestety to obnaża tą prymitywną ludzką naturę, bo taka jest prawda. Człowiek to. Prymitywna istota, a teraz dzięki internetowi możemy to wszyscy zobaczyć. Nawet nie wiem, co na koniec powiedzieć, bo ani mi się nie chce nikogo pozdrawiać, ani tym bardziej używać tutaj żadnych górnolotnych słów, bo jest to po prostu smutne i żałosne, kurwa. Jest to smutne i żałosne, że zamiast liczyć się sport, to liczy się patologia, wyzywanie, kurwa. I to są typowe igrzyska głównożerców. I myślę, że niedługo to się wszystko pokończy po prostu, ponieważ ktoś się za to weźmie.